Cześć, witajcie w Los Angeles na targach E3. Powiedziałem to niesamowicie radosnym tonem, dlatego że grałem właśnie w nowego Need for Speeda, czyli po prostu w Need for Speeda. Niestety nie mogliśmy kręcić gameplayu, ale tak czy siak zobaczyłem 2,5 minuty kustomizacji samochodów, bardzo dokładna liczba, i 7 minut gameplayu, także oto moje wrażenia. Jeśli chodzi o jeżdżenie, to gra jest faktycznie bardzo podobna do Need for Speed Rivals i pod względem ciężkości samochodu i tego, jak się wchodzi w zakręty. Oczywiście potrzebowałbym trochę więcej czasu, żeby to zweryfikować, ale zdecydowanie jest to produkcja robiona na szkielecie tamtej ostatniej osłony Need for Speed. Samo miasto ma całkiem fajny klimat kolorystyczny w ogóle, bo tam oświetlenie dominuje w takim zielonkawym odcieniu w ogóle cały czas, więc nieźle to wyglądało. Niestety miasto, po którym jeździłem w tym momencie, było mocno ograniczone, nie było tam żadnych aktywności, które mógłbym uruchomić, chociaż na mapie już były poustawiane takie znaczniki, jakieś różne rodzaje wyścigów i tak dalej, więc myślę, że pod tym względem będzie raczej standardowo. Za to, jeśli chodzi o to, co można robić w otwartym świecie, to tutaj cała prezentacja opierała się na systemie reputacji, który towarzyszy nam praktycznie chyba przez cały czas. To znaczy za robienie driftów, za omijanie samochodów, ledwo co, za clean driving tak zwane, czyli jeżdżenie bez wjeżdżania w przeszkody, za praktycznie wszystko dostajemy jakieś punkty reputacji, nawet za używanie nitro, także no, tego typu system jest tutaj obecny. No, grało się bardzo przyjemnie, podoba mi się atmosfera tego miasta, mam nadzieję, że jeśli chodzi o zawartość, o te wszystkie aktywności, rodzaje wyścigów, to też będzie to fajnie rozwiązane. Za to na samym początku, tak jak wspomniałem, miałem chwilę, żeby spędzić ją w garażu i zobaczyć, jak prezentują się kustomizacje, czyli to, na co czekamy właśnie w tej odsłonie. Widać było tutaj oczywiście dużo placeholderów, no ja na przykład mogłem zmienić tylko body kit i tam pomalować sobie samochód, ale było dużo rzeczy, które potencjalnie mają się w grze znaleźć i one były dość szczegółowe. Różne elementy zderzaka, koły, opona i tak dalej. No, nie wiem, ile tego będzie, ale wygląda na to, że ma być tego dużo, więc no, obyśmy byli z tego zadowoleni. Także, szczerze mówiąc, ja już jak grałem w Need for Speed Rivals, to byłem pozytywnie zaskoczony, fajnie mi się w to grało. Brakowało mi trochę jakiegoś konkretnego klimatu, konkretnej atmosfery, która mam nadzieję, że tutaj wraz z nocnymi wyścigami właśnie będzie obecna. I jeździ się tak samo fajnie jak właśnie w Rivalsach, dlatego myślę, że Need for Speed będzie co najmniej solidną produkcją. Mam nadzieję, że zapadnie w pamięć bardziej graczom niż te wszystkie ostatnie odsłony, które w sumie były takie średnie ciekawe. Także takie są moje wrażenia z Need for Speeda. Dzięki za uwagę, zapraszamy Was na inne filmy z E3. Żegnam się z Wami. Na razie. Vroom, vroom. All right, good afternoon guys. Do me a favor, please don't press any buttons yet. You guys.